i o powstanie. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu państwowego. Nadszedł dzień,
by uroczyście przyjąć nowych uczniów do grona naszej społeczności szkolnej. Proszę więc panią dyrektor o zabranie głosu. Tej szkoły, dla uczniów klas pierwszych, tak jak pani dyrektor mówiła, zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Ale i ważny dzień dla rodziców, żeby nie przedłużać, bo wiem, że dzieci się niecierpliwią, chciałby też już prezenty, które otrzymały, zobaczyć. I zbliża się ten dzień edukacji narodowej. Ja chciałabym życzyć uczniom, aby każdy dzień upłynął wam w tej szkole, bo to dobra szkoła. I pamiętajcie o tym, aby upłynął wam na samych przyjemnych sprawach i abyście dzieląc się wiedzą waszą z innymi rówieśnikami, zawsze pamiętali, że tradycja, doświadczenie, wychowanie są bardzo ważne w życiu. Ja życzę nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty z okazji właśnie zbliżających się Dnia Edukacji Narodowej przede wszystkim zdrowia, sił, wytrwałości i sukcesów właśnie swoich wychowanków, a rodzicom, aby byli dumni każdego dnia ze swoich dzieci. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w samych piątek i szóstek, sukcesów w konkursach i zawodach sportowych i samej radości każdego dnia. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy pani dyrektor za pasowanie nas na uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Wierzymy, że nauka w naszej szkole pomoże nam lepiej zrozumieć i poznać siebie, zdobyć wiedzę i doświadczenia, z którymi ruszymy dalszą drogę naszego życia. Mamy nadzieję, że znajdziemy odpowiedź na zaskakujące nas pytania dzięki pomocy nauczycieli, wychowawców i rodziców. To właśnie oni z każdym bądź pomogą wybrać tą właściwą drogę, najlepszą i odpowiednią dla każdego z nas. Dołożymy wszelkich starań,
szkoły wyprowadzić. Głowa rodziny pochodził z Bawarii z rodu niemieckiego. Żoną jego była Agnieszka Michici, córka Leonora I. Małżonkowie bardzo pomożnie żyli. Szczęśliwą chrześcijańską rodzinę stworzyli. Roku pewnego pięknego dnia, w roku 1178, dokładna data nieznana, na świat przyszła ich dziecina wyczekiwana. Rodzice Jadwigą dziecię nazwali. Z wielkiej miłości ją chowali. Jadwiga Ciężynio od rodzeństwa miała 4 braci i 3 siostry posiadała. Boga bardzo umiłowała, nauk o nim zapłapienie słuchała. Kiedy 5 lat jak miała, na wychowanie do klasztoru benedyktynek ją oddano. Tam zasady wiary chrześcijańskiej wpajano. Łaciny, kartu, malowania, muzyki, pielęgnowania chorych uczono oraz prowadzenie gospodarstwa domowego i jak być dobrą żoną. Jadwigę początkowo na żonę żupana Serbii przeznaczono. Decyzję tę jednak zmieniono. Oddano ją do Wrocławia na dwór księcia Bolesława Wysockiego i przygotowano do poślubienia jego syna Henryka Brodatego. Miała 12 lat zaledwie, gdy żoną księcia została. Razem z nim księstwie śląskim panowało. Henryk Brodaty z Jadwigą stanowili małżeństwo szczęśliwe, zarobne. Dbali o potrzeby Bogdany, zarówno te fizyczne, jak i duchowe. Za jego rządów wystawiono wiele kościołów, klasztorów, szpitali. Oboje z Jadwigą dary serca składali. W jednym z klasztorów, z którego razem mężem urzędowała, po śmierci mężem zamieszkała. Było to opactwo ze sterem w Strzemnicy. Tam do swej śmierci wiodła życie pokornej zawodnicy. Jadwiga 7 dzieci pobiła, których 5 przedwcześnie straciła. Bolesław, Konrad, Agnieszka, Zofia, Władysław. To imiona dzieci, które bardzo krótko żyły na tym świecie. Gertruda i Henryk przy życiu zostali. W domu pełni miłości się wychowywali. Kiedy Jadwiga 7 dziecko pobiła, wspólnie z mężem śluby czystości złożyła. Odtąd Henryk Brodaty zaczął nosić konsurę mniejszą oraz zapuścił brodę. Pozorność nadała mu przy domu Brodatego. Na takie życie oboje wyrazili zgodę. Córka Gertrudy do klasztoru wstąpiła. Przyłożona została, a sami rządziła. Syn Henryk ze swej pobożności słynął. W obronie wiary chrześcijańskiej zginął. Jadwiga, choć fizycznie wcale nie uczestniczyła, duchem całą walkę zobaczyła. Uklęknąwszy na kolana, zwróciła się z miłością do Pana. Dziękowała Bogu za syna, który w obronie chrześcijaństwa zginął. Jadwiga bardzo pobożna była, choć bogactwa jej nie brakowało. Skromnie żyła, w plecy szereg szaty się zabierała, tylko na szczególne okazje i ciężki swój zakładała. Szanowała swych poddanych, nie żałowała jadła na nich. Gdy nastawały cięższe i dziwne czasy, Jadwiga popróżniała swe zapasy. 13 biednym codziennie obiad dawała. Sama im przy stole usługiwała. Kiedy podróży była, u pomnik do sobą wróciła. Przy pałacu i szpital dla chorych, które sama opatrywała. Zwiedzku żądanie z miłością się nimi zajmowała. Wiele cierpień doświadczała. Nigdy się nie zniszczyła. 5 dzieci urodziła, mimo tego pana wydania zrobiła. 1200 zbierstw uczyła, na dzieci w Moskowie, 50% raniała. 1200 zbierstw uczyła, walca trąbka was postępnie urodziła. Jadwiga, która przydać ma na nasze, dała się do zbrania niebieskiego. Ten znany zbudowy zaciągości, dzięki jej wtedy nisku, 50% urodziła. W 1238 roku po śmierci mężu do klasztoru w Strzemnicy się przeprowadziła. Żyła w matce Jadwiga, gdzie jej córka Gertruda przełożona była. Rządy przekazała Annie żonie Henryka Pobożnego, by mógł służyć Bogu z serca całego. Jego ślubów zakonnych mu złożyła, jak mniszka ludziom i Bogu służyła.
Wiele łaski wtedy otrzymała, wówczas też dla przewidywania dostała. Pobożności oczywiście miłosierdzie zasłynęła, choć szczytów nie pragnęła. Sama zadawała sobie pokuty. Pod habitem ostrą włosienicę nosiła, posty w jedzeniu i piciu robiła. Obuwie pod płaszczem pasów zawieszała, często się wieczowała. O dniu swojej śmierci objawienie miała, przygotowana na nią czekała. Wiele dusz błogosławionych, przy jej śmierci było, czas rozmowy mi pomijało. 15 października 1243 rok zamknęła swe powieki na wieki. W lewej ręce widłkę Matki Bożej mocno trzymała, tę, którą z domu rodzinnego zabrała. Czoły, po to i święta. Aczkolwiek trudnej pracy pedagogów. Ci zaś nareszcie się uśmiechają i zdają do zapomnienia sprawić zadanie domowe. Dla ludzi z poczuciem humoru ten program jest bezpłatny. Ci, którzy go nie mają, niech natychmiast płacą w sekretariacie po 5 zł. Zaznaczeniem, że to na konto szkoły, a nie na cztery. W budżecie szkoły liczy się każdy grosz, ale mamy nadzieję, że pani minister edukacji zreformowała również ten projekt nauczycielski. Czasami trudno jest nam porozumieć, ponieważ dzieli nas różnice wieku i mamy odrębne spojrzenie na otaczający nas świat. Jednak kochani nauczyciele, bądźcie wciąż z nami, czy jesteśmy duzi, czy jeszcze mali. Życzymy wam szczęścia na następne lata. Niech żyje i rozkwita nam oświata. Nauczyciel i uczeń odbierają zawsze na innych falach. To dwa przeciwne bieguny, które się wzajemnie przyciągają, które każdego dnia walczą o być albo nie być. Thank you.
związku z tym pozwalam sobie na przekazanie waszych najserdeczniejszych życzeń i o wręczenie kwiatów. Poproszę tutaj się zdać. Dołączam się do jak najlepszych życzeń dla państwa uczniów. Jeszcze raz wszystkiego wszystkiego dobrego. Życzę wam wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego w tej naszej szkole. Aby troszkę takie były jak dzisiaj. Na kwestii do zabijania. To przyszedł moment i damy na jedną minutkę, a że nie święto. Panie dyrektor, wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, wytrwałości. Tym trudnym, ciężkim może nie trudnym na pewno. Takim jest nasza nauczyciela. Kto mnie uczy, no to nie wiem, jak to jest ciężko. A czy komu może znaleźć, tak ma uczy. Uczniowie, już w piątek przeliczymy wszystkie głosy do jednego. Łącznie z tym jednym nieważnym, który został oddany, musimy ogłosić, a właściwie to jest nam bardzo miło, ogłosić, że nauczyciele roku 2015 jest pan Mariusz Karpowia. Będziecie?
A zatem zobaczymy, czy sprostacie zadaniom, aby uczniem to zdać miano. Gwarciści, oto zadanie, które mają wykonać te szklany. Oto zadanie trudne niesłychanie. Czy wiersze, jakie znacie, zaraz się okaże. Przystępujemy do próby recytacji. My tu przyszliśmy pierwszy raz. Pieszaki zupełnie nowi. Niepewnie chodzi każdy z nas. Przygląda się sąsiadowi. Ten także nowy, tak jak ja, może się z nim zaprzyjaźnię. Gdy razem idą pieszaki dwa, od razu robi się raźniej. Znamy już nasze szkolne korytarze. Wiemy, że po tablicy w klasie się nie może. Dyżurny na pauzach o porządek dba, przynosi kredę, obowiązki ma. Pilnuję, by po klasie nie biegały dzieci, no i nigdzie nie rzucały się. Podlewa kwiaty, tablicę ściera i wszystkie pomocy sprawy wspiera. Zasa pani dyrektor uśmiecha się, no starczy, że tylko dobrze uznaje się nam zrobiło. Nie zawsze by chciało się być dyżurny. Jeszcze my zawsze przebiegania nie czekają się prowadzi. Zbieram tablicę, bardzo się staram, żeby była czasem jakaś szara. Gdy mi papierek wejdzie pod nogę, to mu do kosza wskazuje drogę. Dzięki mnie w klasie panu. W klasie panuje czystość, taka i dyżurny to osobistość. Teraz liczyć się uczymy, to wszystko jeszcze nowe. Są dwa misie, trzy skakanki, razem pięć zabawę. Jeden słoniec, dwa niedźwiedzie, cztery małe koty. Czego tutaj jest najwięcej? Dowiemy się o tym. Jeden, dwa, trzy, cztery i tak do dziesięciu. Dodajemy, rapujemy, rapujemy. Jak przez cały roczek szkolny uczyć się będziemy. Chociaż trud to jest pozorny, wiedzę, że będziemy. My plastykę bardzo kochamy i kolory rozróżniamy. Wy jesteście kredki, siostryczki, macie kolorowe skrzydła. Gdy was ktoś do ręki bierze, to biegniecie po papierze. No i proszę, jest obrazek, zatańczymy wszyscy razem. A teraz...
człowieka, nie wjeżdża na pasy, tylko rzec nie czeka. Pieruszaczek, choć mały, też się z tym zgodzi, że trzeba po pasach przez jezdnię przechodzić. No. Na chodniku się stań bokiem, popatrz w lewo bystrym okiem. Kieruj w prawo, wzrok z okoli, znów na lewo spójrz powoli. Jedna wolna, więc swobodnie, mogą przez nią przejść przechodnie. Wiemy, że trzeba dbać o przyrodę, o świeże powietrze i o czystą wodę. Trzeba segregować śmieci, o to proszą wszystkie dzieci. O roślinki dbamy, wszędzie niech piękna i zielona nasza ziemia będzie. Pięknie recytujecie, ja wierzę, że w szkole będzie wam wspaniale. Ogłaszam wszem i wobec, że próba recytacji wypadła pomyślnie. Przystępujemy do próby śpiewu. Wśród pierwszaków chodzą słupy, narzekają piękna słupy, powtarzają pierwsze koło, szuba się leci, szuba się leci koło. Razem tam i za. Brawo! Widzisz, drogi mężu,
przyjaciółmi? Tak! Yeah.
jeśli zdanie egzamin? Tak! O dokonanie aktu maturowania na ucznia. Prosimy! 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 Do niej wdrożą Was nauczyciele i rodzice, a starsi koledzy podadzą Wam pomocną dłoń. Życzymy Wam wspaniałych sukcesów w nauce i samych radosnych chwil. Oddaję głos Pani Dyrektor. Nauczyciele i uczniowie, szanowni rodzice i najważniejsi dzisiaj bohaterowie uroczystości, pierwszoklasiści. Za chwilę nastąpi uroczysta ceremonia ślubowania, a następnie pasowania właśnie Was na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim. Już za chwileczkę, za momencik, wkroczycie w uczniowskie życie pełne praw i obowiązków. Dlatego też z tej okazji życzę Wam niepohamowanych chęci zgłębiania tajemnic wiedzy, sumienności i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych sobie celów oraz samych sukcesów wynikających z wypełniania nowej życiowej roli, jaką jest rola ucznia. Żywię ogromną nadzieję, że przez kolejnych 6 spędzonych tu wspólnie lat znajdziecie nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również życzliwość oraz wiele przyjaźni, które trwać będą przez długie, długie lata. A na pierwszych świadectwach pojawią się same wysokie oceny, najwyższe, jakie są tylko możliwe, i wzorowe zachowania, czego i Wam, i nam życzymy. Witam uczniowie, witam nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Dziękuję Pani Dyrektor za ponowne zaproszenie mnie na tę przepiękną uroczystość. Co roku jestem i co roku podziwiam uczniów, jak pięknie recytujecie, odpowiadacie na zagadki, śpiewacie, tańczycie, gracie, liczycie fenomenalnie, aż pozazdrościć. Piękna uroczystość, pięknie dzisiaj wyglądacie, jest to ważna wasza uroczystość. Dzisiaj stajecie się prawowitymi uczniami. Ja mam nadzieję, że głowa pełna wiedzy, taką jaką macie dzisiaj, i uśmiechnięte buzie będą do końca klasy 6. I życzę Wam, aby każdy dzień upływał Wam radośnie i pełen właśnie sukcesów, abyście zdobywali same 5 i 6, byli laureatami wielu konkursów przedmiotowych, a także zawodów sportowych. A rodzicom życzę, aby byli każdego dnia dumni ze swoich pociech. Dziękuję ślicznie i wszystkiego najlepszego. Do hymnu szkolnego. Oh,
dobrym kolegą. Ślubuję! Dbać o dobre imię szkoły. Ślubuję! Dawać powody do dumy rodzicom i nauczycielom. Ślubuję! Być dobrym Polakiem i godnie służyć ojczyźnie. Ślubuję! Po ślubowaniu spocznij.